Dzień dobry, witamy i na odcinek o paszy dla brojlerów zapraszamy. Dostaliśmy od Was kilka komentarzy odnośnie właśnie paszy dla kur brojlerów, ponieważ oglądaliście nasze poprzednie odcinki o paszy dla kurniosek i postanowiliśmy, że zrobimy dla Was specjalnie odcinek. Zbliża się sezon, no ten maj taki trochę kiepski jest, ale my już ryzykujemy, bo wiemy, że się nie zmieścimy inaczej z terminem, więc zakupiliśmy już jajeczka, brojlery. Jajeczka się pięknie inkubują, temperaturę widzicie na ekranie chyba. O, tutaj macie procentowość wilgotności. Proszę bardzo, naszych 100 jajeczek. Są już w inkubatorze. No i trzeba zrobić, przygotować się z paszą. A o tym, kto Wam opowie? No już przekazuję pałeczkę Marcinowi. Dziękuję Ci, Klaudio, za tego drąga. Miała być pałeczka, ale to widzę, coś poważniejszego się szykuje. Więc jak zrobicie mi źle tą paszę, to ja Wam tą pałeczkę przekażę. No dobrze, dobrze, dawaj do rzeczy. Już bez jaj. Co będziemy potrzebować? Na razie w skrócie. Potrzebujemy kredę, witaminy, mączkę rybną, algi, owies gniotowany, soję ekstrudowaną oraz pszenicę. I witaminy to są w płynie probiotyczne. Robimy 25 kg. Zobaczycie, jakie są proporcje za sekundę. Także zaczynamy. Pozwólcie, że będę miał ściągę, paszę dla niosek robię już z głowy, natomiast to się robi tylko raz w sezonie, jak są, zaczynają być ciepłe dni. Robimy ją specjalnie dla Was, na Waszą prośbę, że wiele osób chyba zaczyna sezon, my jeszcze go nie zaczynamy, ponieważ jest według naszego uznania za zimno. No tak jak wspominałam, no w zeszłym roku to już dużo wcześniej już nasze kurki były wyinkubowane. Prawda? I w przedszkolu już były w tym momencie. Dokładnie, ale my jeszcze budujemy przedszkole, a teraz jest 5 stopni w nocy na zewnątrz, a w dzień jest 12, także jest dosyć chłodno. Z doświadczenia wiemy wrześniowego zeszłego roku, że bardzo szybko nam zaczęły chorować i przestały rosnąć. Także to nie są temperatury, aby one były na dworze. Niestety ten chów ma ten mankament, że potrzebują te kury ciepła i dobrej pogody, ale wychodzą wtedy wyśmienite. Mhm. Kukurydza, czysta energia dla kurek, potrzebujemy jej 13 kg. Nie wiem, czy to wystarczy. Dla brojlerów spokojnie możecie dodawać resztki z obiadów, resztki kuchenne, wszelkiego rodzaju tłuszcze, jakie tam w kuchni sobie używacie. W dodatku do tego, co właśnie robimy. Niewiarygodne. W sensie, nie naprawdę. Ale masz oko. Ale mam oko. Masz Boże, jaki oko. Jestem wspaniały. Super. Kukurydzę, to jeśli macie możliwość, albo można zastępować spokojnie sorgiem. To jest taka ciekawostka. Czyli kukurydza 13 kg lub sorgo 13 kg. Kukurydza jest tym, co Joel Salatin daje. To jest Joela Salatina recepta. Uważamy, nam się bardzo dobrze sprawdziła i chcielibyśmy tylko dodać, że można ją stosować od dnia pierwszego do czasu uboju. Czyli nie ma tych jedynek, dwójek, trójek, jak są w takich konwencjonalnych, kupowanych paszach. Te kurki nam w zeszłym roku naprawdę rewelacyjnie wyszły. No, drugi batch gorzej i to jakby się przyznajemy, były mniejsze, ale pierwszy to po 3,5-4 kg. Dlaczego było gorzej? Zimno. Temperatura. Zimno. O, nasz piesek się odzywa i chodź, zobaczymy, co go tak denerwuje. Następnym ważnym bardzo składnikiem jest soja ekstrudowana. 7,3 kg. Zobaczymy, czy tym razem będziesz miał wymierzone. Nie wierzę w to, żeby mi się... Nie, nie sądzę. Patrzymy, sprawdzamy. Nie, już czuję, że mam za dużo. Dobra, 7,4. Ale troszeczkę zostało.
Soja ekstrudowana może zawierać aż do 46% białka, zapobiega kanibalizmowi u brojlerów i zawiera bardzo dużo, albo raczej bardzo mało antyodżywczych składników, także jest bardzo dobrze przyswajalna przez skóry i nie za bardzo wiadomo, czy można ją zastąpić. Czy jest jakiś zamiennik, prawda? No bo... Dokładnie. Joel Salatin mówi, że to musi być. A czy na samej kukurydzy by nie dało rady? Nie, kukurydza jest energetyczna, a to jest komponent białkowy, różnorakie aminokwasy ma. Mhm. Także to wspomaga wzrost tych kur. Pamiętajcie, że brojlery są kurami, które rosną bardzo szybko. Piękne, zdrowe, klasyczka. Rosną jak na drożdże. Jedzą jeszcze szybciej niż drożdże pączkują. Więc potrzebują, jak on to nazywa, takiej nitrobenzyny, nie wiem, 100% oktanów. One muszą rosnąć szybko, dlatego ta mieszanka jest bardzo, bardzo bogata w białko, aby efekt był odpowiedni w stosunkowo krótkim czasie. I tak tego efektu nie osiągniecie takiego wspaniałego jak w sztucznych warunkach, no bo jednak są na trawie, mogą się wybiegać, mają dużo więcej miejsca niż w klatkach, ale robimy co możemy. O, zobaczcie, tak wygląda pisklak 6-tygodniowy. No nawet już sporo tak waży, wydaje mi się, że z 1,5 kilo on na pewno ma jak nie lepiej, nawet chyba więcej. No już nie denerwujcie, chciałam cię zaprezentować. Już jest chodź, prawie... bo bardzo dobrze, ciepło jest i dobrze. Wiecie, one w cieniu muszą siedzieć. Niektóre, widzicie? Zobaczcie, są ładnie upierzone. Potwornie im gorąco. Widać, o Jezu, strasznie. No. Natomiast niektóre jeszcze dużo potrzebują. Owiec gniotowany jest, zapobiega kanibalizmowi, również albo przede wszystkim wspomaga wzrost piór i zmniejsza śmiertelność u kurczaków. Dodajemy go tylko 2,7 kg. To niedużo. To niedużo. A tutaj masz, widzę, owiec czarny. Czy to jest jakaś różnica, czy owiec czarny, czy żółty? To jest taki nasz wymysł. Uważamy, że jest bogatszy w składniki odżywcze i naszym wnioskom też go sypiemy. Natomiast, nie wiem, to jest jakby nasza tylko, tak nam się wydaje, że powinno być, ale tutaj się nie upieramy. Owiec może również być podawany w formie całej, nie gnieciony, jeśli nie macie gniotownika. Przyswajalność będzie ciut niższa, ale ciut niższa, więc chyba bym nie panikował i jeśli nie macie gniotownika i możliwości załatwienia, to po prostu sobie dawajcie cały. Wiadomo, kreda pastewna, wapno musi być, kości im rosną, one rosną, dajemy wapna 0,3 kg, czyli 300 gram. Dobra. 360. 300 gram, mniej więcej. Następnym składnikiem są witaminy dla brojlerów. I teraz tak, są witaminy dla brojlerów, takie typowo dla brojlerów, my dajemy dla niosek i tutaj się nie upieramy, co chcecie wybrać. My nie znaleźliśmy organicznych witamin, a to są organiczne z naturalnych składników, więc wolimy te używać. Natomiast wiemy, że są witaminy typowo dla brojlerów, to już wasza decyzja, 0,8 kg, czyli 800 gram. Dwóch składników nam brakuje, ja tą paszę i tak później dam wnioskom w odpowiednich proporcjach, po prostu zmniejszę tą ilość białka. W tym momencie mamy zamówiony probiotyk, którego dajemy 100 ml na całą objętość paszy. Oczywiście wszystko musi być ładnie wymieszane. Probiotyk i tutaj pozwolicie, że poczytam. A jaki to jest probiotyk? To jest Doktor Animals, probiotyk dla kurniosek, dla drobiu, dla świń. One tam naprawdę dla wielu zwierząt służą. Można dodawać tak samo niosek, myśmy dodawali. Akurat nam się skończył, a chcieliśmy z tym filmem troszeczkę przyspieszyć, bo dużo próśb było. Probiotyk pomaga zwierzętom znieść wysokie i zimne temperatury. Niweluje możliwość zawału serca u brojlerów już w starszym wieku. Powinno się ich szukać z największą ilością bakterii.
Lactobacillus acidophilus. Poproszę Klaudię, jak będzie edytowała film, żeby Wam napisała, jak ta bakteria się nazywa. No i generalnie szukajcie największych dawek. My używamy doktora Animalsa, ale nie upieramy się, że nie ma lepszych. Wspomaga trawienie, absorpcję białek, włókien i tłuszczy, czyli generalnie trawienie wszystkiego, czego jedzą. Nie ma żadnych efektów negatywnych dla nas, jak i dla nich. Także no, to jest po prostu coś, to jest coś probiotycznego, to nie jest sztuczne, to są bakterie, które wszystko wspomagają. Dodajemy jej, jak mówiłem, 100 ml na cały taki chobok za każdym razem. Następną rzeczą, której nie mamy, algi morskie, drugi składnik, który do nas idzie, dodajemy go 150 gram na 25 kg paszy. Najlepiej, żeby pochodził z zimnych wód i był przetwarzany bez wysokich temperatur. Ma bardzo dużą ilość witamin i mikroelementów, ale to nie to jest tak istotne w algach, ale to, jakie ma proporcje tych witamin i mikroelementów w stosunku do siebie procentowo. Właśnie ta procentowość robi to, że wszystkie aminokwasy i tak dalej, to wspomaga trawienie i generalną kondycję zwierząt. Nie zdziwcie się, bo wasze brojlery będą miały takie jakby zielonkawo-niebieskie, seledynowe krawaciki. I ja na początku mówię, co jest grane, skąd taki kolor? A to jest właśnie od takich alg. One troszeczkę tam barwią, no wiadomo, że one piją wodę, trochę się ochlapie, trochę muździowa skapnie i delikatnie przebarwia. Wspaniała odżywka. Także to jest oczywiście wszystko salatyna. No i ostatnia rzecz. Jest mączka rybna. Zostawiłem ją na koniec, ponieważ o niej by dużo opowiadać i ja już będę sobie czytał. Dajemy ją na taki chobok 0,9 kg, czyli 900 gram. Ładnie to wszystko pachnie. My mamy firmę, od której zawsze kupujemy, bo uważamy, że jest jakby, próbowaliśmy różnych, nie wiem, ta nam organoleptycznie najbardziej odpowiada i kurakom chyba również odpowiadała. Jest to stosunkowo drogi składnik, ale bez niego nie da się obejść, jak mówi George Salatin, ponieważ ma tak wszystkiego dużo, co potrzebne jest kurom, że to po prostu no, jest must have. Mączka rybna jest jednym z najlepszych źródeł białka. Zawiera wszystkie niezbędne dla brojlera aminokwasy. Białko jest istotne dla wzrostu i odbudowy tkanek, budowy mięśni, produkcji enzymów i hormonów. Taka mączka rybna ma około 60-kilku% białka i jest bardzo dobrze przyswajalna, także sami rozumiecie, jak wspaniałym jest to składnikiem. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, kwas EPA i kwas DHA. Ja mam to napisane, jak to się nazywa, postaramy się to napisać, edytując film, ja tego nie przeczytam. Omega-3 ważne są dla zdrowia, serca, mózgu i układu nerwowego ptaków, ale także w późniejszej fazie dla nas. Witaminy A, grupa B, B12, D, E, K. Jest bardzo dobrym również źródłem wszelkich minerałów, takich jak wapń, fosfor, żelazo, jod, miedź, mangan, selen i cynk. Wszystkie one są niezbędne do utrzymywania zdrowych kości, funkcjonowania układu nerwowego, produkcji czerwonych krwinek i wielu innych procesów. Wyobraźcie sobie, że tych minerałów w stosunku do innych składników, jakie zawiera mączka rybna, jest aż 18%. Jest to bardzo bogaty, bardzo dużo minerałów. Również zawiera tłuszcze, zarówno nasycone, jak i nienasycone. Ale on się różni w zależności od ryb, z jakich jest zrobiony. I oczywiście najlepsza mączka rybna powinna być robiona w zimnych temperaturach, nie podgrzewać, bo wtedy się niszczy białka i jest bardzo ciężkie do zastąpienia, jeśli chodzi o witaminy, białka i mikroelementy. Tutaj rozumiemy, że może to w pewnym momencie... Oho, 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 u nas coś się z kurami, a koguty ganiają za kurami. Dobra, wrzucamy to wszystko do betoniarki. Albo mieszadła.
I kręcimy. I kręcimy. I teraz jest czas na dodanie probiotyku. Najlepiej wrzucić go do betoniarki, jakby się wszystko miesza. Chodzi o to, żeby on się nie zbrylił za szybko. Będziecie mieli tylko kulki takiego żarcia i probiotyku, a on musi się cały rozmieszać. No i oczywiście algi wcześniej dodajecie. Popatrzcie, tak wygląda ta pasza. Ona jest troszeczkę bardziej zielonkawa, bo mimo że alg nie jest dużo, ale one tak barwią, są specyficzne, bardzo dobrze się obklejają. I to jest pasza pełnoporcjowa dla broilerów. Sama kukurydza jeszcze mogę dodać, że najlepiej, aby była gnieciona. Czyli żeby były duże kawałki, ale też nie ma problemów, jak jest troszeczkę mąki. Natomiast nie dawajcie kukurydzy takiej jak mąka sama, ponieważ to może zatkać brojlery. One dosyć łapczywie dużo jedzą i po prostu mogą mieć jakieś tam zatory. Czyli albo troszeczkę większe ziarenka i tak samo dobre jest większe ziarenka z mąką, powiedzmy w proporcji 50-50, ale nie dodajemy samej mąki. Musi być coś, co przepcha tego kurczaka, czyli większy kawałek. To co, my trzymamy teraz kciuki za pogodę, żeby trochę się ociepliło i były lepsze warunki, bo według naszych wyliczeń za 3 tygodnie, no wiadomo, idą maluszki do odchowalnika, do przedszkola i po 3 tygodniach wylądują na pastwisku. Czyli nasza nadzieja jest taka, że za miesiąc czasu będzie pogoda. Najgorsze są wahawki temperatur. Tak. Broilery, z tego co wiemy, lubią stałą temperaturę i dopuszczają wahawki około plus minus 10 stopni dzień, noc. No zobaczymy. No, nasze skończą się teraz pod koniec sierpnia. Jakoś tak będzie. Te kurki akurat. Tak. Taki będzie ich termin. Także powodzenia. Pasza jest bardzo dobra. A zobaczycie, kurki się. Takie są. Naprawdę polecamy. Inny smak mięsa. Takie troszeczkę twardsze, ale nie twarde. Nie, to nie myli słowa z twardością. Dokładnie. One są takie jędrne. Jędrne, ale bardzo przyjemnie się gryzie, aż swędzą dziąsło. Nie wiem, jak to powiedzieć. Broiler taki sklepowy się rozpada, on nie ma tekstury, no ten już ma teksturę. Tak, dlatego zachęcamy Was, jeżeli chociaż macie jakieś takie nieduże poletko i możecie taką skrzynię zbudować dla broilerów, jak my to zrobiliśmy, znaczy nie jak my, jak Marcin to zrobił. Jeżeli nie widzieliście tego, to odsyłamy Was do filmu, jak zbudować klatkę dla broilerów. Ja podam w linku. Według Salatina. My generalnie wzorujemy się na tym panu, ale nie we wszystkim, ale w wielu rzeczach i jakby nie chcemy wyważać otwartych drzwi. Nie znamy się aż na tyle, nie jesteśmy biotechnologami żywności, nie widzimy potrzeby, aby być, natomiast jesteśmy na tyle dobrzy, że potrafimy skopiować, znaleźć kogoś, który jest warty skopiowania, bo wtedy ostro go prześwietlamy i jak to do nas trafia, to po prostu kopiujemy. No i chyba, więc jak pretensje, to nie do mnie, to do Stanów. Więc co, zachęcamy Was, spróbujcie, naprawdę, to jest całkiem inny kurczak. Nawet na małą skalę hodowanie czegoś takiego jest fajne, a nie musicie kupować tych gotowych produktów broileru. Jest to znacznie, znacznie lepsze, bo nie ma żadnych antykoksydiantów, żadnych i tak dalej, i tak dalej. No, a jak już zrobicie i wyhodujecie, to później dajcie nam znać, jak Wam smakowały. No. Powodzenia. Pa!